dzisiaj podpisanie umowy między Zarządem Dróg Wojewódzkich a firmą PBD na wykonanie remontu ulicy Mickiewicza. To ponad 2 miliony złotych inwestycji infrastrukturalnej. Chciałbym zaprosić inne samorządy gminne, powiatowe również do takiej współpracy. Wierzę, że przykład współpracy z Pelplinem będzie dobrym przykładem dla takiej współpracy. Dzień rozpoczęcia to początek lipca i teraz będziemy zmierzać do tego, żeby przekazać wykonawcy plac budowy. Z końcem października roboty powinny się skończyć, a do końca roku my już dokonamy rozliczenia finansowego i odbiorów i finalnej zapłaty. To wielka radość i przyjemność móc współpracować z Zarządem Dróg Wojewódzkich, panem marszałkiem Ryszardem Świńskim. Udało nam się rzecz wyjątkowa, bo współfinansowanie po połowie remontu drogi wojewódzkiej. Jeszcze to jest dobry prognostyk na przyszłość i kolejne drogi będziemy również w tym partnerstwie wykonywali.